Cześć, mam na imię Gosia i miałam ogromną przyjemność przejść fotometamorfozę razem z Martą Sadowską, którą jak najbardziej polecam. Fotometamorfoza polegała na samym początku na rozmowie na temat tego, co mnie przytłacza, na temat tego, jakie ja mam problemy i które Marta mi pomogła oczywiście je przejść. Później po fotometamorfozie oczywiście, jak sama nazwa mówi, było zdjęcia. Zdjęcia polegały na pokazaniu Ciebie, jaka Ty jesteś, jak ludzie Ciebie widzą, oczywiście jak kamera Ciebie widzi. Zdjęcia, jak oglądałam, no to nie wierzyłam, że to mogę być ja. Polecam to każdej kobiecie, przejść taką fotometamorfozę. Jeżeli cokolwiek masz w życiu, a Ci się nie układa, uwierzcie mi, Marta naprawdę ma dar do wysłuchania i do pomocy. Cześć, jestem Marta Sadowska i zapraszam Ciebie na mój nowy projekt z fotometamorfozy, który składa się z trzech etapów. Pierwszy etap jest to sesja coachingowa i polega ona na rozmowie indywidualnej, podczas której ustalamy Twój cel, a następnie plan działania, żebyś mogła zrealizować swoje marzenia. Drugi etap jest to sesja zdjęciowa, która ma na celu ukazanie Twojej kobiecości na zdjęciach. I trzeci etap jest to nagranie wideo, które ma za zadanie zarejestrować Twoje przeżycia i chwili, kiedy Twoja pewność siebie zacznie podupadać, żebyś mogła sobie to nagranie po prostu odtworzyć. Po co, na co, dla kogo i na czym to polega? Po to, żebyś żyła bardziej świadomie, żebyś była świadoma bardziej swojej kobiecości, swoich marzeń, swojej pasji, żebyś była taka bardziej zmotywowana i szczęśliwa. Ten projekt jest taki zastrzyk motywacyjny, który doda Ci pewności siebie, a wierz mi, że z pewnością siebie jesteś w stanie w życiu więcej osiągnąć. I to Wam właśnie chcę przekazać. Zapraszam. Dziewczyny, nazywam się Karolina, witam Was serdecznie. Chciałabym zaprosić Was na projekt, jaki będę realizowała wraz z Martą. W projekcie tym zajmę się Waszą przemianą zewnętrzną, czyli ubiorem oraz make-upem. Jeżeli będziecie nadal chętne, będę prowadzić Was później co do codziennego ubioru oraz wieczorowego. Służę wszystkimi poradami. Mam nadzieję, że spotkamy się za niedługo. Dziękuję.